Kropka. Ej! Jest! Hej, cześć, witajcie, jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy naprawdę wielki opening, bo otworzymy te skrzynki. Jeszcze te skrzynki. No i otworzymy moje wszystkie karnety i wszystko, co tam miałem do otworzenia, żeby trafić jak najwięcej nowych zadymiarzy. No i na ten opening też troszeczkę musiałem wydać pieniążków, więc będę naprawdę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawicie łapkę w górę pod tym filmem. I jeżeli będzie 6,5 tysiąca łapek, to pierwsze co robię, jak to tylko zobaczę, siadam i nagrywam opening Brawl Stars z tego, co będzie w sklepie aktualnie. Mam nadzieję, że będą jakieś fajne oferty. Także koniecznie zostawiacie łapeczki, żeby kolejny opening, no i słuchajcie, jako że mamy 60 zadymiarzy w Brawl Stars, to już naprawdę jest duża liczba, to chciałem was zapytać, jaki aktualnie jest wasz ulubiony zadymiarz? Bo słuchajcie, ja tak szczerze, kiedyś odpowiadałem zupełnie inaczej, a teraz bym powiedział, że Edgar albo Squeak. Także napiszcie koniecznie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony zadymiarz, a teraz życzę wam miłego oglądania! To najpierw te mniejsze, może. Tajnym sposobem, poklikam sobie tą skrzynkę tutaj, zrobimy rozgrzać, żeby tak troszeczkę się rozbiegała, rozgrzewka jest bardzo ważna zawsze. I cyk, bum. Dobra, jest pierwszy megaboksik. Nosepacka zrobić? No dobra. No to jak nosepack, to nosepack. I nosepack to jest klasak. No i tak, najpierw mamy oczywiście ten złom wyposażenia. I mamy żeton wyposażenia. Ale została jeszcze szóstka. Czekajcie, bo teraz już nie jestem pewien, czy będzie jedynka świecąca, czy nie będzie. Jest jedynka świecąca. No i słuchajcie, czy od razu w pierwszej skrzyneczce wleci nam tutaj gasik? Jeżeli tak będzie, no to jest pięknie. To oznacza, że nosepack jest giga OP. Ale... no nie tym razem. Mamy tutaj gwiezdną moc. Minimalny czas trwania ogłuszenia superatakiem baza wzrasta o 0,5 sekundy. O! Zawsze coś nowego, nie? No to tak, pierwszy megaboksik wyglądał. No i co robimy z drugim? Słuchajcie, co robimy? Zakręć się 5 razy. Że jak ja zrobię 5 obrotów, to mi się w głowie zakręci. Ale dobra, robimy obrót. Dobra. Kurde, co jest? Czekajcie. Dobra. 2, 3, 4. 5 i uwaga! Kręć mi się we łbie, ale otwieramy megaboksa i mamy szósteczkę teraz. Ej, dziwnie, ej, serio mi się bali zakręcił. Jest szósteczka, ale jak nie będzie złomu, to będzie dobrze. Jak nie będzie złomu, to będzie dobrze. I? Moment prawdy, uwaga, uwaga. Dobra, i tak nie będzie dobrze. Czyli 5 razy to za dużo, 5 razy się nie można kręcić. Łokieto? No dobra. Łokieto! Łokieto 8! Let's go! Słuchajcie, na łokieto zawsze można liczyć. Dobra, złom, no tutaj żetony wyposażenia, jasne, jasne. Jackie, Amber, wszystko po staremu, Rico. No i teraz jest jedneczka i czy to będzie wreszcie nowy zadymiarz? I tak! Mamy go! Który to był megabox? Drugi? Trzeci? Trzeci megabox! No i mamy Gasa, albo Gusa, no bo jesteśmy w Polsce, to może się tak powinno mówić. Ho! Długo nie musiałem czekać, no i bardzo dobrze. Dzisiaj jest remont robiony, także lecimy jeszcze przynajmniej po dwóch zadymiarzy w tym openingu. Nawet 3 obroty i nos, Marysia tak pisze. No dobra. Ej, ale nie, 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 miałem kolanem jeszcze zrobić. Było wcześniej, że kolana wjeżdża, no to wjeżdża kolano. Let's go! Dobra, uwaga. Ej, kolano też jest git. Kolano daje radę. Siódemeczka, tylko błagam, żeby tego żetonu nie było. 3 razy się obkręcić? No dobra, no to też to zrobimy, spokojnie. Jak to nic nie będzie? No nie, uwaga, moment prawdy znowu. No nie, faktycznie nic nie ma. Czy co, musi być 8? No dobra, no to tej skrzynce nic nie ma. Ej, została nam jeszcze jedna chyba, nie? Chyba jeszcze jedna, nie, nie została. Ale ja sobie teraz bijam na poprzedni sezon, tak jak obiecałem. No i lecimy z jakimiś szybkimi skrzynkami w międzyczasie. Dobra, no tutaj nic. Szybki speedrun, szybki speedrun. Let's go. Też tutaj nic. Może tu? Było 4, ale było wyposażenie. Kolejna skrzyneczka. Ej! Jest! Z małej skrzynki! Z małej skrzynki! Let's go! Czyli remont jak najbardziej udany. Remoncik konta. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma konto do remontowania, zgłaszajcie się do mnie. Wszystko wyklepiemy. Zrobimy full zadymiarzy. Wszystko się zrobi. Możecie być spokojni, nie? Naprawdę. Drugi zadymiarz dzisiaj. Eve! Let's go! I to jeszcze z małej skrzyneczki. Dobra, lecimy dalej. O! Mamy 4. Tutaj chyba nic. Wrócimy dalej. Też nic nie ma. Ej, a co by było, jakbyśmy odblokowali dzisiaj wszystkich? Jakbyśmy odblokowali i Bonnie i Otisa? To ja dzisiaj kupuję karnet na sama, żeby mieć wszystkich. Poczwórna wartość, słuchajcie. Poczwórna. Dużo pieniędzy poszło. W ogóle jak te procenty teraz wyglądają? Epicki zadymiarz 0,57. Powinien wypaść. Mityczny. Trochę gorzej. Czy tym mitycznym teraz... czekajcie, tym mitycznym teraz u mnie będzie... mitycznym będzie Otis, to nie? I na Bonnie mam większe szanse. Czyli raczej Bonnie powinna wpaść, z tym Otisem może być ciężko. 8 pompek i będzie 8 przedmiotów. To jest jakieś wyzwanie chyba. Czy dam radę? No trzeba będzie sprawdzić. Dobra, no to co? Kupujemy to za 300 gemów, pieniądze lecą. Mam nadzieję, że wam się chociaż odcinek spodoba. Let's go. No to co, pierwsza skrzynka? Słuchajcie, było gadane o Lodomirze, także Lodomir, mi powinno się, ja nie patrzę.
Nie wiem jaka jest liczba, Lodomir tylko wie. I on tutaj pilnuje. Ja tylko klikam Lodomirka łapką. Chyba... Sporo tych rzeczy wypadło. Cały czas są takie dźwięki normalne. Jeżeli teraz chyba jest 0, to jest lipa, ale jeżeli będzie coś, albo jeden jakiś świecący, to będzie git. Jeszcze jest? A, bonus. Czyli co? Ile było? Nie było nic. 7 było? Było 7 i nic nie wypadło? Serio? Dobra, no to niestety. Pierwszy megaboksik, no lipa. Ale jeszcze 14. Podobno jeżeli zrobię 8 pompek, to będzie 8 w skrzynce. Nie wiem, czy to będzie widać, ale... To trzeba więcej robić. Dobra, 8 zrobione. 3, 2, 1, klik. Ej, oszukało. Miało być 8 za 8, a dało 8 za 7. Może zrobiłem jedną niepoprawnie, czy coś. No dobra, mamy 7. Zobaczmy, co z tego będzie. Nic nie będzie, bo jest znowu ten złom. Arr! Dobra, pomijam tego megaboksa. Zrób 8 przysiadów, ja zrobiłem i wyszło. Co ty dajesz? Jakby dzisiaj fitness odcinek robiły jakiś. Dobrze, ej, ale podoba mi się, że o mnie dbacie. I nie chcecie, żebym się zasiedział przed komputerem. To jest akurat piękne. Trzy obroty i nos? Nie robiliśmy 3 obrotów. Ej, i to parę osób napisało nawet 3 obroty i nos teraz. No dobra, no to let's go. Raz. Dwa. Trzy. I odhal. Uwaga, uwaga. 7 znowu. No dobra, no to klikamy i zobaczmy. No znowu te żetony, wyposażenia. Tak tego nie lubię. Naprawdę, tak tego nie lubię, no. Dobra widzowie, bo czas nas goni. A w tej skrzynce będzie boni. Albo będzie żeton wyposażenia po raz kolejny. No one mnie prześladują teraz. Nie chcą mi odpuścić. Dałem fikołek walnie i Otis sobie zgarnie. I nie, nie mogę robić fikołka. Bo ostatnio obiecałem, że jak będzie 7 łapek, to zrobię fikołka na początku następnego odcinka. I nie dobiliście. Także fikołki nie, nie mogę robić. Damian je berlinki i trafi postać ze skrzynki. No i dobrze, no i Darek, dobrą rymowankę dajesz. Jest ustaweczka i błagam, boni. No już chodź tu ty żetonie, ja wiem, że jesteś. Dobrze, że nie ma kolejnego. Jest Buzz. Jest Barley, jest Daryl, Jean, Rico. O, myślałem, że jak zrobię taki speedrun, to na szybko tutaj fajne coś wypadnie, a tutaj mamy gadżet. Odwrócone bieguny. Wstępny elektropocisk Bell odbija się od ścian. Ładunki na mecz 3. Łokcie? Łokieto Norbert? Norbert mówi, żeby łokieto walnąć. Dobra, bo nie było dawno. CO JEST?! Chyba zbugowałem megaboksy, widzowie. Coś tu się nie zgadza totalnie, widzowie. Czuję się oszukany. Złom wyposażenia jeszcze. No i... A, punkty mocy dla dowolnego zadymiarza. No dobra, no niech będzie. To komu tu... Aha, nie mogę tego teraz dać. Myślałem, że mogę od razu oddać. Dobra, musimy na razie te rymowanki zostawić. Musimy zrobić coś innego. Co można tu zrobić mocnego? Jak wyczarować tą skrzynkę? Nie wiem, może, słuchajcie. Może jakiś zadymiarz powinien tutaj utworzyć. Witam pana Spike'a. Ja wiem, to dla pana Spike'a. Skrzyneczkę przygotował. I pan Spike trafia 6, po tym jak mieliśmy przed chwilą 3. Co to będzie? O Jezu, to będzie kolejny złom. To będzie kolejny złom. Nie. Nie! Nie ma złomu! Uwaga, uwaga. To Hagiwagi jest. To. On. Sprawdzamy. Czy to będzie nowy zadymiarz? No nie, nie będzie niczego. Myślałem, że będzie jedynka świecąca i w ogóle. Zaśpiewaj ulubioną piosenkę. I otwórz, Sabina tak napisała. No dobra. Piękny świat, przemierzam pomaleńku. Nagle stop, jakiś mur, groźny cień. 7, let's go. I teraz, żeby nie było tego złomu, proszę. Nie, nie, żadnych żetonów. Nie mamy żetony. Czy moje pieniądze, które wydałem, pójdą w błoto, bo tu nie będzie jedynki świecącej na dole. No oczywiście, że tak. Dobra, nie wiem co zrobiłem, ale mordo, to jest 7. Jest żeton znowu. Ej, odbija mi na tym streamie. Za dobry mut jest przez was. Nakręcacie mnie pozytywnie. Czołem? Ej dobra, czołem nie było. Bum. No nie trafiłem. Ej! Moje czoło chyba jest jakieś kwadratowe, bo mamy tutaj 8. Bardzo dobrze. Czy to będzie? Nowy zadymiarz. Dobra, mamy żeton. Ale oprócz tego żetonu jest jeszcze 6. Więc spoko. Ja zatwierdzam. Jest okej. Okay. Jak jest 6, spoko. No dobra, sprawdzamy. Max, gaz. Pierwsze punkty w ogóle! I możemy go wbić na jeden level wyżej, więc git. Jest jedynka świecąca nareszcie. I wiecie co? Zdejmuję słuchawki i obracam się, nie? Ty już wiecie, co
co wypadło? Ja jeszcze nie wiem. 3, 2, 1. Boni! Hybryda! Zadymia Szepicki, 10 na 10! Boni i działo Clyde zawsze rozrabiają. Kto by pomyślał, że taka miła dziewczyna może siać takie spustoszenie? Boni odblokowano! No i o to chodzi. Położę to na krześle. Siadam. Nie. Skrzynki tylną częścią ciała nie oddają. Mikrofonem otworzyć? Zobaczymy, czy się uda. Mam nadzieję, że go nie popsuję. Dobra, uwaga. Słyszycie, jak mi ramię twierczy? Albo skrzypi, chyba tak się to mówi. O, ale skrzypi. Jest jak jest. Dobra, słuchajcie, bo piętaszek wlatuje. Uwaga, pięto opening. Pięta daje 7. Robi wrażenie. Dobra, ale chwila. Czy tu się pojawi teraz to, o czym myślę? Błagam. Bogu super celusie, nie rób tego. No i niestety. Ale aż 3 do prędkości. Speed. No i nie ma nic. Ajajaj. Powiedz, jaś fasola, a trafisz od Tisa, sprawdzone. Jaś fasola. Dało 7. Nigdy nie mów 3 razy jaś fasola przed megaboksem. Chyba, że wypadnie coś fajnego. Ej, nie ma tego! Nie było żetonu wyposażenia. Żeby jaś fasola zaczarował naszą skrzynkę, widzowie. Uwaga, czy będzie jedyneczka? Jest jedyneczka. I czy to jest Otis? Czyli coś, na co długo, długo czekam. I czy to jest czwarty zadyjasz dzisiaj, uwaga? Sprawdźmy to! Gwiezdna moc. Fotosynteza. Kiełek aktywuje tarczę, która częściowo chroni go przed wszystkimi atakami, gdy jest schowany w krzakach. Bardzo mi się przyda, kiełek też fajny zadymiasz, lubię. Oj tak, żeton wyposażenia, jak ja uwielbiam to widzieć w skrzynce, Dobra, tutaj złom. Nie lipa. Zatańcz makarenę dla widzów. Jezu, jak się tańczyło makarenę? 5 złotych. Makarena, jakoś tak? Dobra, to niech to będzie skrzynka dla najlepszej moderatorki Roxy. Boom! Roxy, jak tutaj dla ciebie chyba ósemeczka wlatuje. 7, 6, 5. Czy Roxy właśnie trafi nam tutaj kolejnego zadymiarza Otisa? Luwina, tak każda gra się tu zaczyna. I uwaga, uwaga! Mamy jeden wyświetlonko i w ogóle zrobimy donate'a 30 zł. Dziękuję bardzo i mam w donate'cie jest napisane, że będzie, czyli co, że będzie tutaj kolejny zadymiarz. I uwaga, sprawdzamy! Nie będzie jednak, ale dziękuję za donate'a. Mamy gwiezdną moc demolkę. Dodaje 1000 punktów obrażeń do superataku Majka. Wow, nowy zadymiarz! A to tylko skin do Poco, ale jaki fajny. Fajny skinek do Poco odblokowany. O, jeszcze dostałem w ogóle emoji. Okej. Ale spoko, będzie dobrze. Dobra, let's go. Never gonna get you up. No, nie ma... Te żetony. No, one muszą być wszędzie. One naprawdę muszą być wszędzie. Każda skrzynka to musi być żeton. Naprawdę. Ja chcę Otisa. Gdzie jest Otisik? Dobra, słuchajcie, zostały nam 2 megaboksy i do tego wszystkiego jeszcze duża skrzynka. Także let's go, duża skrzynka. W ogóle chyba mi się Brawl Stars przegrzewa, tak coś widzę, że taki leciutko trochę... Uhuhu! Let's go i uwaga! Gadżet. Was widzi wewnątrz wszystkich krzaków w obszarze działanie jego superataku przez 12 sekund. Dokładnie. No ale tak czy siak, ekipa remontowa dzisiaj udana. Dobra, potrzebujemy jakieś OP sposoby na te 2 megaboksy. Jakie były dzisiaj najbardziej OP sposoby? Zrób szpagat, nie zrobię, nie ma szans. Czołem Boni trafiłem. Czoło było OP. Dobra. No to robimy to. Let's go! Czółko! I czoło daje 7. Czy to będzie oznaczać... Jak nienawidzę tych żetonów wyposażenia! Ekipa remontowa? Zaraz tutaj wiersza staczką i te wszystkie żetony tam ładuje i robią wyjazd tej gry. Sandy. Lule. Raps. No i oczywiście, no nie ma świecącej jedynki. No i słuchajcie, zostaje nam ostatnia szansa na to, żeby trafić czwartego zadymiarza dzisiaj. Zostaje nam ostatnia skrzynka. Ostatnia. I tutaj widzę na czacie, że Norbert znowu chce łokcia. I ostatnio też Norbert chciał łokieto. Tutaj Livia też pisze, że łokieto. 3 obroty i łokieto. Dobra. Let's go. Raz. 2. O Jezu, woda. Nie, była otwarta, dobrze. 3. I uwaga, łokieto. Trafię. Wodę podniosę, mamy 7. Jest szansa, jeżeli nie będzie żetonów.
to jest szansa, że będzie tutaj czwarty zadymiarz. I uwaga, sprawdźmy to. Jeden. Dwa. Ja słyszę po dźwięku, że to jest żeton. Ja już słyszę. Ale słuchajcie, no ten opening i tak dobrze wyszedł, więc nie mogę być jakoś wija smutny. Ja nie mogę się na te żetony wkurzać. O, fajnie, mogę sobie już dwóch ulepszyć, do Ibitowca też trochę punktów padło. Bez tragedii.